Cześć, witajcie z tej strony Grid 79. Pod ostatnim z moich filmów na Facebooku, który wrzuciłem pod linkiem do filmu, dokładnie rzecz biorąc, Dron napisał, że Minotaur nie bierze udziału w walkach, nie pomaga nam w nich. Cóż, mam trochę inne zdanie na ten temat i no, muszę się z nim nie zgodzić. Ale żeby nie przepychać się słownie na Facebooku, postanowiłem, że po prostu nagram krótki filmik i pokażę, jak jest faktycznie. Czyli co? No wiadomo, musimy mieć naszego Minotaura, musi mieć włączonego pilota SI. Widać, że ma. Teraz sobie poszukamy jakiejś planety ze strażnikami i wdamy się w bójkę. Także do zobaczenia za chwilkę. Dobra, znaleźliśmy w moim układzie planetę, gdzie występują strażnicy. Minotaur od razu się też pojawił. Teraz wystarczy tylko poszukać jakiegoś strażnika. Sądzę, że Minotaur raczej sobie poradzi, ale... na wszelki wypadek przygotuję sobie też broń. Pozostaje znaleźć strażnika. Tak, wiem, że mam pilar strażników zaznaczony, ale nie chcę ich wyłączać. Dlatego nie udaliśmy się tam, tylko na planetę, gdzie jest szansa, że je spotkamy. Czyżbyśmy mieli? Pięknie. No to zwróćmy na siebie go uwagę. Mamy strażników. Myślę, że już to wyjaśnia, czy Minotaur walczy, czy nie. No ale popatrzmy, jak sobie będzie radził. Może nawet pozwolimy strażnikom go uszkodzić. Zobaczymy, jakie elementy się uszkadzają i... przepraszam. Jakie elementy się uszkadzają, jakie elementy trzeba naprawiać. Thank you.
Nie wiem, czy zauważyliście, ale nawet Laylabs pomaga. Delikatne wsparcie ogniowe zapewnia, pomimo że tam jego broń jest naprawdę słabiutka, to jednak chłopak stara się walczyć jak z równymi sobie. Nie wiem, czy jest to tylko animacja, czy faktycznie zadaje jakieś obrażenia. No ale jeśli chodzi o samego Minotaura, no to chyba widać, że daje radę. Teraz mają wymianę zdań z piechem. Dobra, wyłączyli naszego Minotaura, także teraz już się zajmijmy nimi osobiście. Może jakieś wsparcie ogniowe, co z ich strony? Jest to naprawdę mała metra. Zakręciła chyba. No dobrze, jesteśmy po małej rozwałce.
jak widzieliście nasz Minotaur. Nawet sam bez mojego udziału nie najgorzej sobie dawał radę. Trzy fale dał radę przeżyć. Myślę, że gdybym również brał udział w walce, może nawet do końca by się utrzymał. Dopiero w momencie, kiedy uszkodzili mu całą broń, go wyłączyli. Także poza pierwiastkami, które są potrzebne Minotaurowi do działania, do walki, ponieważ zasila z nich swoją broń, warto też wrzucić kilka zestawów naprawczych, żeby móc go tutaj od razu na miejscu podreperować. Weźmy go sobie szybko, naprawmy. A few moments later. I mamy wszystko naprawione. Jak widzicie, nasz mech jest gotów do kolejnej potyczki. Jeśli chodzi o koszt jego naprawienia, no jest to dość drogie, jeśli chodzi o surowce, dość wymagające. Dlatego chyba lepszym wyjściem tutaj są po prostu zestawy naprawcze. No ale co? Fakt jest taki, że Minotaur bierze udział w walce. No. Wystarczy po prostu mieć go odpowiednio wyposażonego i z całą pewnością nam pomoże. No i co? To by było na tyle. Taki króciutki filmik pokazujący, w końcu nikt nie musi tutaj mi wierzyć na słowo, że faktycznie Minotaur wspiera nas w walce. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się, na razie.